Witajcie, roślinne świry. Dziś nie będzie oglądania mojej miłej osobistości, za to będzie oglądanie moich najmniejszych anturiów. Dzisiaj jesteśmy w foliaczku dzieciaczkowym, moim pierwszym foliaczku, tym najniższym. No i zaczynamy, bo tutaj jak widzicie naprawdę bardzo dużo się dzieje. Wydaje mi się, że to jest jednak mój ulubiony foliaczek. Jakbym miała wybierać, to chyba jednak jest ten, no bo tutaj jest dużo tych dzieciaków i one się bardzo szybko zmieniają, a ja lubię oglądać, jak się zmieniają. Kilka dni nie zaglądałam, więc na pewno są jakieś zmiany. Jak zwykle najpierw zaczynamy od góry, a na górze oczywiście są gekony. Zobaczcie, mają już liście. Większość właściwie wykiełkowała już z liśćmi, albo już prawie mają liście. Właściwie to są liście, nie te pierwsze liście. Wyglądają moim zdaniem totalnie uroczo. No, więc jak widzicie, jeszcze no mniej więcej tyle gekonów zostało. Gdyby ktoś chciał mieć swojego gekona, to może do mnie napisać. Tutaj mam, jak widzicie, kuwetę. Wcześniej stało tutaj dużo waranów i lagunów, ponieważ tak mi łatwiej je było podlewać po prostu do kuwety, ale że w większości się pozbyłam, to zostało tylko kilka, no ale dobra, idziemy od przodu. To jest przykład anturium, które rośnie mi beznadziejnie. Anturium papilaminum, magnificum papilaminum, które ma już prawie rok, jest z kwietnia, tutaj możecie zobaczyć datę, no i po prostu jak widzicie, no życie mu nie idzie najlepiej, ale jeszcze nie umarł, więc może coś z tego będzie. Ja miałam takie siewki, które wolno rosły, a potem nagle jakoś się ogarniały i zaczynały rosnąć lepiej. Tu jak widzicie totalnie piękne, ciemne anturium. To jest Dark Phoenix połączony z tym papilaminum takim wydłużonym i to jest szczyt, który obcięłam do wymiany. Na szczęście już podjął wzrost, bo trochę się martwiłam. No, byłam przerażona, jeśli chodzi o to cięcie. Zresztą to cięcie pokazywałam na storiskach dla wspierających. Na szczęście mocno trzymaliście kciuki, no i udało się, obcięła ładnie i przeżyło. To jest cała zgraja Anturium Magnificum Besse. Muszę je koniecznie przesadzić, ale z drugiej strony naprawdę fajnie rosną tutaj w tym kubku z mchem. W takim kubku je chyba dostałam i one po prostu tak zostały i ładnie rosną. Ale z drugiej strony bez przesady przydałyby im się własne kubki. Bezproblemowa hybryda rośnie, jak widzicie, całkiem ładnie. Kolejna roślina z kuwety, czyli Aristolochia ukorzeniona. Tutaj już widać, że idzie liść. Problem z Aristolochią jest taki, że ona się bardzo trudno ukorzenia. Praktycznie cały czas ukorzeniam jakieś Aristolochie i czasami mi się udaje kilka ukorzenić, a czasami w ciągu 2-3 dni 3-4 sadzonki mi umierają, no ale ta, jak widzicie, już rośnie. Jak będzie przegląd regału, to pokażę wam, jak wygląda moja Aristolochia matka, bo uważam, że naprawdę wygląda bardzo dobrze. To jest spory liść, a mam jeszcze większe. Takie, które prawie zakrywają mi twarz. A to mój ulubiony pieprz mroczniak, którego nazywam mroczniak, a który wcale się tak nie nazywa. Nazywa się jakoś tam, napiszę wam. Nie, nigdy nie. Jakoś powiem wam, że nie mam problemu z zapamiętywaniem nazw anturiów, ale tutaj z tym pieprzem wiem, że na P i to tyle. Dużo więcej nie wiem. No, ale wracając do mroczniaka, jak widzicie, są tutaj dwa liście, które się ukorzeniają i nawet są już ukorzenione. Czekam na pierwsze liście. Był jeszcze szczyt, ale szczyt mi umarł, a dół mojego, tego, którego sobie zostawiam, też już ruszył. Piękny pieprz, jeden z piękniejszych, jaki widziałam. O proszę, to niespodzianka, ten liść umiera, to jest Dioscorea discolor, ale proszę, tutaj się puściła, więc mam kolejną sadzonkę Dioscorei. Mam całkiem niezły krzak tej Dioscorei i ciągle sobie tnę i ukorzeniam. No i tutaj mam taką jedną sadzonkę, która sobie pewnie gdzieś pójdzie. Tutaj jest nasiono, tam gdzieś głębiej. To jest połączenie Bigfoot Blue Puppy i to Ewelina mi dała to nasiono, mówiąc, że ono chyba nie wyrośnie, a przynajmniej jej nie chce wyrosnąć. No i mi chyba też nie wyrośnie, bo zaglądam do niego, ale nic tam się nie dzieje. To znaczy nie umiera, jest cały czas zielony i twarda, ale nic się nie zmienia i obawiam się, miałam kilka takich nasion i po prostu nic się z nimi nie działo. Tutaj mam dwie śliczne siewki anturium Nigrolaminum Gigi połączonym z Forgetti od mojego kolegi Kamila i jak widzicie idzie nowy liść, wszystko jest w porządku.
Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać ta hybryda. Trochę sobie tego nie mogę wyobrazić. Gigi ma długie liście błyszczące, Forgetti jest ciemne i matowe i okrągłe. No ciekawe połączenie, prawda? Ciekawe połączenie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest jedyny zakup, z którego nie jestem do końca zadowolona, jeśli chodzi o Harmony Plants. To jest Anthurium Varroquinum. Widzicie, jak to wygląda? Jak kupa. Tak naprawdę to tutaj obok też możecie zobaczyć taki suchy liść. To była druga sadzonka. Ja właściwie kupiłam jedną, ale oni się pomylili, bo chciałam co innego. Wysłali mi dwie sadzonki, a potem dosłali to, co chciałam i zaraz wam pokażę co. No ale, no nie wiem, no może przeżyje ten jeden, bo ten drugi to na pewno nie. Ale jeśli ten jeden przeżyje, no to spoko, ale nie jestem zadowolona z jakości tych siewek. Jeżeli macie zamiar kupować Varroquinum na Harmony Plants, to pamiętajcie, że to wygląda tak, to nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze, lepiej dodać 10 euro i kupić sobie za 20 parę euro już taką no, normalną roślinę, a nie taką sieweczkę. A tutaj też z Harmony Plants dwie siewki Anthurium Ceroni, miało być jedna, no ale dali mi dwie, nie wiem, no może dlatego, że się pomylili i stwierdzili, że dadzą mi dwie. Te siewki akurat wyglądają bardzo dobrze, jestem niezwykle ciekawa tego Anthurium, ponieważ jakby jego duża wersja bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że można kupić w Equagenerze za całkiem niezłe pieniądze, no a ja sobie kupiłam takie sieweczki, bo jak wiecie, ja lubię uprawiać anturia z nasion i z siewek, no jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. To jest Dioscorea Sensi Barensis, jak widzicie, ojej, mam bardzo sucho. Wiem, że ona już się ukorzeniła i ma ból, więc po prostu możliwe, że odrzuca tego liścia, ale koniecznie muszę to podlać. No i na koniec, nie będę wyjmować wszystkiego, ale tam na samym końcu są warany, to jest waran, i są laguny, to jest lagun. Jeden z ładniejszych, jaki sobie zostawiłam i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, co pokażę dalej, ale ta siewka, no wiem, że dużo jeszcze się może zmienić, ale ta siewka zostanie na pewno ze mną i będę ją obserwować, co się będzie działo. Tu i tu jest Anthurium Forgetti Varroquinum, pocięte przeze mnie. Obie się dobrze czują. Tu akurat zasuszył się stożek wzrostu. O, widzicie, to jest suche. To się zdarza przy cięciu. Ta roślina cały czas wypuszczała liście i nie było po prostu możliwości cięcia pomiędzy liśćmi, więc ja zdawałam sobie sprawę, że to się może zdarzyć, to zasuszenie, ale zobaczcie, jest korzeń. Roślina podjęła wzrost, więc wszystko jest ok. No a dół to chyba nawet już coś wypuszcza. Czekajcie, pogrzebię to. Mhm. Więc w sumie to już jest pełnoprawna roślina, żeby sobie poszła dalej. Krystalinum Macrolobium. Wydaje mi się, że tą roślinę pokazywałam, jak jeszcze ona stała w witrynce. Teraz z powrotem tutaj się przeniosła, bo chciałam ją przesadzić, w końcu jej nie przesadziłam. Przesadziłam drugie Krystalinum Macrolobium, które wygląda zupełnie inaczej niż to. No i na pewno się nie pozbędę żadnej z tych sadzonek, bo jestem ciekawa, co z nich wyrośnie. Alokazja Melo. Znowu z jednym liściem, bardzo frustrująca alokazja jak dla mnie, bardzo. To jest dół tego papilaminum, które cięłam, papilaminum Dark Phoenix, papilaminum to takie wydłużone, to mi zostało, ale na fajną rzecz się wymieniłam, więc zupełnie nie narzekam. Tutaj totalny cukiereczek, Anthurium Hoffmanni, Anthurium Luxurias. Od sprzedawcy, o którym można sądzić, że to faktycznie jest połączenie z Anthurium Hoffmanni, więc no na razie wygląda tak, czyli no nic wyjątkowego, ale jak widzicie, idzie tutaj już nowy liść, jestem ciekawa, jak będzie wyglądać, no jestem ciekawa, jak ta roślina będzie wyglądać za kilka miesięcy, kiedy podrośnie. Tutaj Anthurium Papilaminum Magnificum to też była roślina, która bardzo długo, bardzo wolno rosła, bardzo wolno, i ta roślina ma już prawie rok, no ale jak widzicie, ten liść wygląda całkiem okej. I może nawet się okazuje, że zaczyna rosnąć, więc fajnie. To jest coś naprawdę super. Anthurium Marmoratum Dresleri. Od takiego sprzedawcy, który ma dużo takich fajnych, naprawdę rzadkich hybryd. I nie tylko hybryd, ale też takich naprawdę mega rzadkich, ściąganych ze Stanów. Raczej właśnie ze Stanów niż z Azji. No i to sobie kupiłam i to mi się bardzo podoba. Jak widzicie, one wyglądają troszeczkę inaczej, więc na razie obie sadzonki zostaną ze mną. Zobaczę, co z nich wyrośnie.
Kolejne anturium, anturium papilaminum dorajaki. No, na razie to nie wygląda jak cokolwiek. To jest anturium z nasion z jesieni. Przynajmniej tak mam napisane, jesień. Czyli to były jakieś siewki albo dopiero co kiełkujące nasiona. To jest, no może nie jest, ale to będzie obłęd. To jest anturium Forgetti Regale. O mój Boże, nie mogę się doczekać, jak to będzie większe i po prostu pokażę, na co go stać, bo moim zdaniem to ta roślina będzie obłędna. Po prostu obłędna, nie mogę się doczekać. O, to jest fajne. To są sieweczki od Ani, Anturium Besse Forgetti, jej pierwsze nasiona. Strasznie się emocjonowałyśmy, kiedy one wyjdą, kiedy dojrzeją. No i jak widzicie, fajnie rosną, maluszki. Jeszcze nic specjalnego nie pokazują, ale jestem szczęśliwa, że je mam. Bardzo jestem zadowolona. Lubię od znajomych mieć nasiona i patrzeć, jak rosną. To jest Anturium Papilaminum Forgetti Kos. Jak widzicie, tutaj jeden to jest jakiś mutant i nie może wyjść normalnie, a drugi wygląda całkiem ładnie. Może powinny mieć oddzielne doniczki. A teraz pokażę wam coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Niestety, jakby to wam pokazać. Niestety tego nie widzicie i też te kolory już mocno zbladły, ale to było dla mnie duże zaskoczenie. Jak w zeszłym tygodniu wsadziłam głowę do foliaczka i zobaczyłam coś purpurowego. Wstawię wam ten filmik i zobaczycie, bo to naprawdę tam nie ma żadnych zmienionych kolorów. To naprawdę tak wyglądało i nawet teraz te kolory są takie troszeczkę dziwne, prawda? Już wam mówię, co to jest, bo nie wiem. To się nazywa Papi Dark i to jest Anturium Papilaminum Dark. To jest z któregoś sklepu europejskiego, to nie jest od Kartela. I to jest anturium, które wygląda bardzo jak papi ten X1. I on jest zapylony samym sobą i naprawdę mam gdzieś też zdjęcie, wstawię wam matkę. Wygląda obłędnie. A te siewki, jak widzicie, wcale nie wyglądają jak wszystko inne. To jest Anturium Crystallinum Pedato Radiatum i naprawdę widać ciekawe to unerwienie liści. No to na pewno wygląda zupełnie inaczej niż te wszystkie, które wam wcześniej pokazałam. Zbliżamy się do końca. Tutaj mam Ace of Spades Papilaminum Red Stem. No, na razie nic specjalnego. Znowu kolejny liść bardzo podobny, ale no tu znowu z nadzieją za kilka miesięcy na coś naprawdę ciekawego. Tutaj mam po prostu nazwę Papilaminum Cartel. Ten liść jest dziwny, ten nowy liść, prawda, że on jest dziwny? Takie okrąglaki mocno. No ale mam napisane papilaminum, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie, z tymi nasionami z Azji to nigdy nic nie wiadomo. To jest Anturium Tajemniczy Don Pedro. Nie wiem, co to jest. Dostałam od koleżanki, która powiedziała, że nie wie, co to jest. To jest Anturium Sagittatum. Możliwe, że nieczyste, czyli jakiś tam X. Jak widać, w ogóle ono strasznie śmiesznie rośnie, widzicie? I ogólnie i Anturium Sagittatum rośnie tak śmiesznie, w sensie jakbyście zobaczyli dużą roślinę, to ona też ma takie długie nogi i na końcu też duże liście. Te liście nie są w tym momencie takie duże, ale ogólnie jest to naprawdę ciekawe anturium. Możliwe, że jest to Sagittatum Magnificum lub Sagittatum Crystallinum. To jest kolejne No ID, czyli jakiś tajemniczy Don Pedro. Ciekawie ciemne liście tutaj wychodzą, mocno czerwone, a potem bardzo ciemne, ale w tym momencie to wciąż no, jakieś wygląda jak krystalinum, co nie? Wygląda jak krystalinum. Co będzie dalej, zobaczymy. Powiedzcie mi, bo zapomniałam, jakie to jest anturium. To jest anturium, które ja dostałam, to znaczy dostałam taki ogryzek i udało mi się, o dziwo, bo wiecie, ja w ogryzki to jestem beznadziejna, udało mi się takie o dwa kawałki wyhodować. Fajne anturium o takich miętowych liściach. One nie wpadają w taką normalną, intensywną zieleń, tylko w mięte. Tego chyba tutaj aż tak bardzo nie widać. Są takie po prostu lekko szarawe. No i słuchajcie, to jest wszystko. To by było na tyle. Wszystkie moje dzieciaki anturiowe. I teraz tak sobie myślę, jak one wszystkie urosną, to czy ja mam tyle miejsca na nie? Nie jestem przekonana. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!